I mean, basically, it's a sort of in that would or something like that. It could just. I think it's like English, motherfucker, do you speak it? Informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach gatunku Homo sapiens. Teraz możemy sobie powiedzieć, w jaki sposób taki Neuralink ma radzić sobie z tym, co oni postawili sobie jako ten pierwszy cel, czyli paraliż. Problem polega na tym, że jeśli jesteś sparaliżowana, to tak naprawdę te sygnały wysyłane przez twój mózg nie docierają do twoich mięśni przez to, że połączenie w kręgosłupie jest zerwane. Im wyżej jest zerwane połączenie, tym mniej władzy masz nad swoim ciałem. Im niżej, tym być może na przykład tylko i wyłącznie nogi są sparaliżowane. Natomiast to samo połączenie jesteś w stanie otrzymać inną drogą, na przykład przez Bluetootha. Więc jeśli wiemy już, że Neuralink łączy się z telefonem przez Bluetootha, bo wiemy to, bo ta małpa jest połączona z tym telefonem i ten telefon sczytuje wszystkie te sygnały z jej mózgu, to jesteśmy w stanie te same sygnały przez Bluetootha wysłać do kończyn. Stymulować te kończyny w taki sposób, dokładnie sczytując te same informacje wysyłane przez mózg, wysyłając dokładnie te same informacje do mięśni. When the spine is injured, it just means that the connection between the brain and the body is disrupted. A Neuralink in the brain can pick up on those neural impulses that are supposed to be going to the muscles. Now, instead of traveling through the spinal cord, brain impulses are traveling through Bluetooth. Oczywiście na pewno to będzie wszystko wymagało dużego dopracowywania, bo jesteś sobie w stanie wyobrazić, że te sygnały są być może skomplikowane i żeby były niezawodne. Natomiast obszar, jaki tutaj możemy pomóc ludziom, to jest niewiarygodne, naprawdę. I teraz problematyczne w tym wszystkim jest to, że ta technologia trochę robi zamach na, w jakiś sposób, na koncepcję człowieka jako koncepcję posiadacza pewnego rodzaju nie tylko i wyłącznie materialnych atomów i struktury, ale też czegoś głębszego, jak na przykład dusza. Dlatego, że jeśli faktycznie mamy oprzeć się na tym, że nasz mózg to są wyłącznie albo głównie elektryczne sygnały, to jesteśmy w stanie na przykład sczytać ten moment, w którym na przykład człowiek ma mieć zaraz jakiś albo udar, albo ma mieć jakiś atak padaczki i sczytać ten sygnał, a następnie wysłać kontrsygnał, który jakby przerwie to. No dokładnie. A Neuralink device could be able to detect a seizure episode forming in real time and fire a counter pulse into the area of the brain to stop the epilepsy from happening. This would all occur in tiny fractions of a second. Jakby ta taka teoria, która stoi pod spodem, pod tym, brzmi tak, że problemy, które mamy na starość, i to są najczęściej popsute pętle neuronowe, czyli popsute pętle elektryczne w naszym mózgu, bo to już przywalone gniazdka, bo to już wiemy, że nasz mózg składa się z neuronów i z synaps i te neurony wysyłają sobie pomiędzy sobą te sygnały. In theory, the Neuralink should be able to fix any kind of brain injury or disease just by fixing those broken circuit connections. Think of just like a bunch of circuits and there's some like circuits that are broken and we can like fix those circuits. It's a substitute for those circuits. I bardzo ciekawy zresztą był odcinek, może kojarzysz, Mindfield właśnie, Mindfield na temat czytania w myślach. On się nazywał właśnie Mind Reading. Chodzi o to, że wzięli w ogóle osobę, nałożyli jej na głowę ten urządzenie, które sczytuje te sygnały EEG, ono się chyba nazywa, i kazali jej pójść spać. A następnie byli w stanie sczytywać informacje na temat tego, o czym ona śni. Paulina, czaisz to? I potem ona się wybudziła, opowiedziała im o tym i to było zbieżne. Oni wiedzieli, o czym ta osoba śni. Here is actual data from one of Kamitani's experiments. Below is a word cloud of categories. The name of each category gets bigger or smaller in real time based on the probability that they are present in the subject's current dream. Now, as you can see, activity is currently strongest for the category character, meaning written language. At this point, the subject was awoken, and this is what they reported. What I was looking at was some kind of characters. There was something like a form for composing an essay. Albo i inny przykład. Wzięli osobę i ona miała wyobrażać sobie twarz jakąś, a następnie oni za pomocą tylko i wyłącznie sygnałów, które są z mózgu, próbowali
odtworzyć tą twarz, która ta osoba sobie wyobraża. Nie było to idealne, ale było to bardzo, wiesz, bardziej trafne niż moglibyśmy się zbliżone, no właśnie, niż moglibyśmy się spodziewać. I teraz w jaki sposób działo się to, że odtwarzaliśmy twarz tej osoby? Działo się to w ten sposób, że algorytm, wiesz, komputer uczył się tego, który obszar mózgu będzie się zapalał w zależności od tego, o czym myśli człowiek. Czyli na przykład pokazywaliśmy serię 10 osób i wszyscy mieli wąsy. Bez brody. I teraz za każdym razem, jak pokazywaliśmy osobę z wąsami, to odpalała się ta sama część mózgu. Więc algorytm uczył się, okej, a więc ta część mózgu jest odpowiedzialna za odnajdywanie wąsów, rozpoznawanie wąsów u ludzi. If I'm shown several pictures of people with mustaches, my brain will react to the features for each face. But there will be a common area of my brain that is engaged throughout. That may be the area of my brain that reacts to mustaches. So later, when I imagine a face, if Bryce notices that area is engaged, he can predict that I am thinking about a mustache. I to było to. I teraz jeśli ty myślałaś sobie o człowieku z wąsami, to odpalała ci się ta część mózgu i teraz... Czyli szybki reset w mózgu tego, co, o czym się... A w tym momencie mechanizm jakby dobierał już, okej, już wiemy, że teraz ta osoba myśli o wąsach. Więc to mam na myśli, mówiąc, że to nie jest mind reading, jeśli ty rozumiesz tą technologię. To jest po prostu czytanie technologii. Tylko musimy przebrnąć przez tę bardzo trudną ścianę w postaci tego, że musimy naprawdę zrozumieć i uwierzyć, że to jest wszystko w naszym umyśle, a więc materializm. I teraz trafne spostrzeżenie jest takie, że to czytanie sygnałów przez urządzenie, które jest na czaszce, to jest mniej więcej sytuacja jak twoje łączenie się z Wi-Fi'em z sąsiedniego budynku. Ten sygnał po prostu już nie jest taki silny. I dlatego właśnie wkładamy ten Neuralink, to urządzenie, do naszej czaszki, po to, żeby te sygnały były, wiesz, mięsko, żeby tam było, żeby one były bardzo silne i żebyśmy byli w stanie właśnie zdobyć znacznie więcej cennych informacji. A tu każda pojedyncza cenna informacja nam pozwoli właśnie na to wszystko. Imagine there's a rock concert happening inside an arena and you're standing across the street. You'd get enough of the sound to recognize that music was being played in there, but you might not be able to recognize the song. Moving to an invasive BCI is like sitting in the front row at the concert. All the nuances of the performance are coming in loud and clear. Jeśli będziemy w stanie wysyłać sobie te myśli za pomocą tak naprawdę Bluetootha, dajmy na to, no to ciężko to nazwać telepatią. Robimy już to teraz, tylko zmienimy tak naprawdę sposób wysyłania. Zamiast wysyłać to przez telefon, to będziemy wysyłać to prosto z głowy. Koniec. Będziemy wysyłać tak naprawdę układ neuronów, układ elektrycznych sygnałów, które wysyła, o których myśli nasz mózg. Ja sobie na przykład pomyślę o Brad Pitt, pomyślę sobie i wyślę to do ciebie, a twój mózg wie, gdzie jest część mózgu, która jest odpowiedzialna za pamięć o Bradzie Picie i po prostu wyświetlisz ci się to w tym momencie. I pytanie jest, co się stanie później z językiem. Bo już nie mówiąc o tym, wyobraź sobie, jacy my będziemy starzy. W sensie chodzi mi o to, że kiedy to nastąpi i wszystkie te dzieci już będą to robić, my będziemy dokładnie, wiesz, naszymi dziadkami, którzy... Będziemy dalej używać języka jak lamusy. Będziemy dalej używać języka dokładnie, bo będziemy myśleli sobie, będzie mnóstwo ludzi, którzy mówią: tradycja jest najważniejsza, w moim domu masz używać języka, a nie tych waszych myśli. A pewnie, wiesz, część będzie właśnie bardziej progresywna i będą te dziadki, jak te dziadki, które teraz używają telefonu, to będą te dziadki i babcie, które wysyłają te myśli, nie? I to będzie cool. Te babcie się będą spotykać przed blokiem i będą sobie wysyłać myśli i będą się nawzajem uczyć. A Halinka już się nauczyła, ja też muszę ją podgonić jeszcze w tym. Więc to jest coś, co fajnie, trafnie zauważa Joe Rogan, co prawdopodobnie stanie się takimi naszymi ogniskami obecnie. Na zasadzie, no tak, kto robi ogniska dzisiaj? Po co? Tylko i wyłącznie for fun, nie? Yeah, you can still do it for fun? Sentimental reasons. Right. like campfires. Yeah, exactly. You don't need campfires. You don't need to roast marshmallows. It's kind of fun. Ale co na przykład ze śpiewaniem będzie? W sensie, że muzyka dla nas teraz jest takim, nie? No, dobre pytanie. No, nie gadali o tym. Tego się będzie używać właśnie mowy, naszych gardeł, po to, żeby
Sztuka może. Jako sztuka, sposób. Tak, to będzie sztuka. A jako użyteczność będziemy używać właśnie myśli. No właśnie, bo chodzi o to, dlaczego praktycznie lepiej będzie używać myśli. To wyobraź sobie w ten sposób. Ja teraz mówię coś, ale zanim to powiedziałem, to najpierw jeszcze to myślę. Następnie to koduję w te słowa, muszę to skompresować do tych słów, które ograniczają to. Następnie wysyłam to do ciebie poprzez mowę albo poprzez, wiesz, nie wiem, Messengera albo whatever. Ty to teraz musisz zdekodować i dopiero trafia to do twojego mózgu w postaci myśli. Jak bardzo to ma dużo strat po drodze. Jak to jest bardzo narażone na to, że na przykład twoje wyobrażenie konia jest zupełnie inne niż moje wyobrażenie konia. To ma małe znaczenie, jeśli rozmawiamy sobie, jeśli mamy small talk, ale duże znaczenie, jeśli omawiamy jakieś skomplikowane tematy. Let's say you've got some complex idea that you're trying to convey to somebody else. And how do you do that? Well, your brain spends a lot of effort compressing a complex concept into words. And there's a lot of loss, information loss that occurs when compressing a complex concept into words. And then you say those words are then interpreted, then they're decompressed by the person who is listening, and they will at best get a very incomplete understanding of what you're trying to convey. Więc z perspektywy praktyczności, z perspektywy czasu właśnie i strat, to myślenie będzie znacznie bardziej sensowne, a więc prawdopodobnie na tych obszarach, w których jakby ten czas i właśnie praktyczność jest najistotniejsza, ono będzie zastosowane, czyli pewnie po prostu biznes, nie? Natomiast to wszystko zakrawa o to, co tak naprawdę jest prawdziwe. Jeśli wszystko to są sygnały elektryczne, które mamy w mózgu i taki na przykład Neuralink jest w stanie te sygnały elektryczne wysyłać i odtwarzać na przykład pewne wspomnienia z twojej przeszłości za pomocą impulsów w taki sposób, że będziesz odczuwać nawet i być może zapach, będziesz słyszeć te rzeczy z przeszłości, to być może nawet będziesz w stanie edytować swoją przyszłość, albo jak trafnie zauważa Elon, to co ty myślisz, że jest twoją przyszłością. Recall everything, just like it's a movie. Crystal clear. Including all the entire sensory experience. Emotions. Everything. 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 And play it back. Do you think you'll be able to share? You can edit it. Edit it. Yeah. So you can change your past? You could change what you think was your past, yeah. Well, so if you had like a traumatic This whole thing experience, right now could be a replayed memory. It could be. I sprowadzamy trochę do takiego Matrixa, nie? Albo czarnego lustra. I Elon mówi, wiesz co, tak naprawdę, jeśli zastanawiasz się, czy nie jesteś mózgiem, jak w Matrixie, w brain in a vat, czyli w jakiejś takiej powłoce, to powiem ci coś, jesteś mózgiem w powłoce i tym powłoką jest twoja, po prostu twoja czaszka. How do you know you're not a brain in a vat? You know, right now here's the thing, you are a brain in a vat, then that vat is your skull. Yes. Więc jest trochę taka obawa o to, że tak naprawdę przez fakt nieuniknioności tej budowania tej naszej sztucznej inteligencji przez człowieka, że to brzmi, to wygląda trochę tak, jakby to było tak nieuniknione i tak nie do zatrzymania i tradycja się bardzo stara, nie? I konserwatyzm. Czytałem zresztą teraz właśnie u Harariego Sapiens od zwierząt do bogów o tym, w jaki sposób z perspektywy... Patrząc na ludzkość z perspektywy jakby z bliska, to może i nie dostrzegasz pewnych jakby kierunków naszego zmierzania, ale jak spojrzysz na to z perspektywy satelity, to nagle, to jest taka metafora, to nagle widzisz, że my od zawsze zmierzamy w kierunku jedności. Że jak byliśmy podzieleni na jakieś tam tysiące małych plemion i tak dalej, my i tak wszyscy skupiamy się w obszarze jednej wspólnej kultury i ten kierunek jest po prostu nieodparty, on nie jest w stanie, nie jesteśmy w stanie go zatrzymać. I Elon mówi, że to wygląda tak, jakbyśmy byli takim giant bootloader, wielkim programem rozruchowym, dla sztucznej inteligencji, bo my po prostu cały czas ją budujemy, cały czas rozwijamy się w kierunku jedności, cały czas zmierzamy w jakimś i ta trajektoria jest bardzo dla nas wyznaczona, przynajmniej wygląda na to, jakby ona była bardzo jasna. But it feels like we are the biological bootloader for AI, effectively. We are building it. And then we're building progressively
greater intelligence, and the percentage of intelligence that is not human is increasing. And eventually, we will represent a very small percentage of intelligence. I zmierzam do tego, że tym ogromnym, skomplikowanym problemem, tak naprawdę etycznym, który tutaj mamy, to jest problem pod tytułem, czy powinniśmy tam zmierzać. I to jest właśnie osoba Russella Branta, która jak zobaczyłem jego film, zaraz po tym jak zobaczyłem makaki i granie w Ponga, to sobie pomyślałem, ojej, faktycznie zapomniałem, że świat przecież musi mieć prawicę i lewicę, musi mieć nowoczesność i musi mieć tradycję i musi mieć wszystkie te rzeczy naraz i musi mieć mistyczność, tajemnicę i religię w postaci Russella i musi mieć technologię i progres w postaci właśnie Ilona Muska. Nie na telefon, tak? Nie na telefon pan dzwoni. A na co? To jest, proszę pana, przekaz. Przekaz, tak? Przekaz, tak. Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć? Myśli. Pan sobie myśli, że pan dzwoni, aha, a ja myślę, że odbieram.